Centrum Kultury Rodzimiej Willa Czerwony Dwór. Dziś po raz kolejny mamy zaszczyt i przyjemność gościć w naszym studio festiwalowym wspaniałych gości. Kochani, witajcie Syćka. Kobieta, która żyje w Warszawie, ale prawie całe swoje życie poświęciła dla radia i dla kultury ludowej. Szefowa redakcji muzyki ludowej, szefowa Radiowego Centrum Kultury Ludowej, koordynator Europejskiej Unii Radiowej do spraw muzyki tradycyjnej i folkowej, inicjatorka znakomitego festiwalu w Warszawie, Folkowy Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja, inicjatorka znakomitych nagrań Muzyka Źródeł, laureatka wielu prestiżowych nagród, jest autorką wielu tysięcy nagrań o tematyce folkowej, ludowej, tradycyjnej. Maria Baliszewska. Dzień dobry, Marysiu. Witam Cię, Haniu. Marysiu, na naszym festiwalu w Zakopanem jesteś 51 roków. Opowiedz nam, jak wyglądały te syćkie początki? Co się działo 51 roków temu na naszym festiwalu? Witam Państwa i już zagłębiam się w moje własne wspomnienia. Trudno mi uwierzyć, że minęło już 51 lat, od kiedy ja postawiłam stopę w Zakopanem na festiwalu, na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, który wtedy miał dodatkową nazwę Tatrzańska Jesień. To były pierwsze miesiące mojej pracy w redakcji muzyki ludowej Polskiego Radia, tuż po ukończeniu studiów. No i dostałam polecenie od mojej ówczesnej szefowej, Barbary Krasińskiej, żebym przyjechała i zobaczyła, co to jest za festiwal. Co oczywiście z wielką ochotą zrobiłam, bo wtedy jazda w delegację i to do Zakopanego była to gratka po prostu. No ale ta pierwsza wizyta podczas festiwalu przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Była piękna jesień, piękna, słoneczna, kolorowa, rzeczywiście tatrzańska jesień. Namiot festiwalowy niewielki w porównaniu z obecną sceną, a i też namiotem, który kilka lat temu stał na wielkiej równi Krupowej. Więc to był mały cyrkowy namiot i on stał w okolicy ośrodka sportowego pod Krokwią. Ludzi absolutnie full, pełno. Pełny namiot. Przypominam sobie tylko, że od czasu do czasu wiał silny wiatr, może nawet to był halny. I wtedy wszyscy rozglądali się, czy już z tego namiotu uciekać, bo on się chwiał cały z tym wiatrem. No ale to, co się działo w namiocie, było arcyciekawe, bo proszę Państwa, 51 lat temu to w Europie folklor był jeszcze żywy i te zespoły, które przyjeżdżały wtedy na festiwal, a właśnie na ten festiwal w 1973 roku, to były po prostu zespoły wprost ze wsi. Ja pamiętam tak, zespół Maśniaki z Zakopanego, który dostał wtedy chyba złotą ciupagę za widowisko weselne. Ale też pamiętam świetnie zespół węgierski, Mistrzowie Sztuki Tradycyjnej. No i to był taki popis znakomitych czardaszy w wykonaniu starszych już tancerzy, ale rzeczywiście byli to mistrzowie. Ja do dzisiaj mam w oczach te kroki i to skupienie i ten czar niezwykły, z którym potem, no może nawet już więcej nigdy aż tak pięknego tańca nie widziałam. No ale królem tamtego festiwalu był zespół z Ibizy. Hiszpania, mała Ibiza, jeszcze wówczas nie odkryta dla turystyki w tym stopniu co teraz. Dziewczęta w strojach regionalnych, no w strojach tradycyjnych, zdobionych złotem, na co wszyscy patrzyli z wielkim zainteresowaniem, bo to były bogate ozdoby. No i takie magiczne tańce, wspaniałe pieśni. Czuło się ten autentyzm i to niezwykłe piękno tej muzyki. Tak, że ja wyjechałam
z tego festiwalu absolutnie oczarowana i miejscem, chociaż wcześniej znałam Tatry i Zakopane jako turystka, ale to był zupełnie inny świat, który dla mnie się otworzył na całe moje życie zawodowe i nie tylko. I przyjechałam do redakcji, powiedziałam do mojej szefowej, my tam musimy co roku wracać i zacząć robić nagrania. I w następnym roku, 1974, już wóz transmisyjny ROBUR Polskiego Radia jechał wraz z oprzyrządowaniem ogromnym i szóstką pracowników robić nagrania podczas tatrzańskiej jesieni Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. To są takie absolutnie wspomnienia, co mało kto bocy, już z tego pokolenia mojego. To są najważniejsze chwile dla Zakopanego, dla publiczności zakopiańskiej i z całej Polski i dla właśnie takich ludzi jak ty, którzy są zafascynowani tą piękną kulturą, tą prawdziwą kulturą. Czym dla tobie jest ten festiwal międzynarodowy w Zakopanem? Festiwal ten właściwie otworzył mi drzwi na Podhale, bo potem w następnych latach, wielu, wielu następnych latach, przyjeżdżaliśmy z ekipą co roku nie tylko na sam festiwal, ale także po to, żeby robić nagrania muzyków podhalańskich, wówczas żyjących wielkich skrzypków, jak Władysław Obrochta, Tadeusz Szostak-Berda. No, lista jest bardzo długa tych spotkań. To były bardzo szczególne spotkania, więc festiwal znaczy dla mnie coś bardzo ważnego. Powstawało archiwum w Polskim Radiu Muzyki Podhalańskiej dzięki temu festiwalowi. No i oczywiście rejestrowaliśmy te niezwykłe spotkania ze świata muzyki, tańców, a przede wszystkim pieśni. No, radio to jest sztuka słuchania, a nie oglądania, więc dla nas dźwięk zawsze był bardzo ważny i ta muzyka, która płynęła z festiwalu, była niezwykle atrakcyjna. Wtedy jeszcze nie było płyt kompaktowych, łatwych do kupienia z muzyką z całego świata. A właśnie ten festiwal pozwalał nam się z taką muzyką spotkać i pokazywać ją słuchaczom w całej Polsce. Także trudno nawet ocenić, czym ten festiwal dla mnie jest. Potem w 2001 roku przestaliśmy już robić nagrania, bo już było stosunkowo łatwo dostać muzykę ze świata na płytach. I festiwal trochę zmienił swoje oblicze muzyczne, taneczne. Stał się może bardziej festiwalem scenicznym niż wcześniej, kiedy na tej scenie ożywał dawny folklor, dawne obrzędy, obyczaje, pieśni. Dzisiaj przyjeżdża mnóstwo słuchaczy i widzów na ten festiwal, ale oni już mogą spotkać się z taką muzyką i z taką obrzędowością w wielu miejscach na świecie, podróżując. Wtedy to było jedyne okno na świat. To niezwykłe miejsce, Zakopane i ten festiwal. Mam nadzieję, że będą kolejne lata jeszcze razem z nami wspólnie i Polskie Radio nigdy nie zostawi naszego festiwalu. Mogę obiecać, ale tylko we własnym imieniu. Oczywiście. Marysiu, bardzo dziękujemy za rozmowę. Bóg zapłodź wielkie i do usłyszenia i do widzenia zaś.